Witamy serdecznie. Jacku, kolejny temat. Od kiedy wprowadzamy czarne strefy? I gdzie wprowadzamy czarne strefy? Tak, może króciutkie wprowadzenie. Plany onych są takie, że my, Motłoch, mamy mieszkać w blokowiskach, w miastach, a oni na tej pięknym łonie przyrody będą korzystali ze wszelkich dobrodziejstw. Jest coś takiego, prawda? Tak. Czyli wychodziłoby na to, że to będzie w ten sposób, że my będziemy w getcie, a oni będą jakby korzystali ze wszelkich dóbr natury. A spotkałem się z taką teorią odwrócenia czegoś takiego i stworzenia dla nich tak zwanego elitarnego getta, czyli tak zwanych czarnych stref. No i teraz kwestia, kto w tym czarnych strefach będzie, to już to jest inny temat, ale można by się zastanowić, jakie elementy albo na jakich zasadach funkcjonowałyby takie czarne strefy. Ja myślę, że po pierwsze lokalizacja to, nie wiem, domy, posiadłości tych elit, które byłyby w tych czarnych strefach. Nie, Warszawę zostawmy im. Ale to jest kwestia późniejsza. Na razie ja tutaj mam parę podpunktów, które wydaje mi się, że można by dopowiedzieć do tego pomysłu. Pierwszy temat to tak zwany inteligentny chip. Co o tym myślisz? Jakby się i tak każdego tego użytkownika tej strefy zaczipować, no bo to jest jakiś taki element właściwie tego całego projektu, więc byliby prekursorami i testerami. Ja już dawniej deklarowałem taką myśl, żeby producenci używali swoich wyrobów, może wtedy bez zwątpili, swoich pomysłów. Więc każdy wynalazca powinien mieć ustawowy obowiązek używania swoich wynalazków. W związku z tym zróbmy w ten sposób. Oczywiście inteligentny chip, no to cokolwiek rozumiemy pod tą nazwą. Ale tak, pełna kontrola. Oczywiście. I zmiana kodu DNA, tylko że w tym układzie. Na jaki? Bo tego jeszcze nie wiemy. Ani tego, co w tych szczepionkach jest i jaki kod tam jest zawarty. A być może moglibyśmy ich przymusić do resocjalizacji, wprowadzając im inny kod genetyczny, na przykład bardziej ludzki. Tak, żeby byli bardziej empatyczni chociażby, bo z tego, co wiem, to od wieków, od kiedy prehistoryczni bogowie uważani za bogów, a przynajmniej ci, którzy chcieli, żebyśmy ich uważali za bogów, tego kodu swojego pilnują bardzo ściśle poprzez pilnowanie genetyki, co w tamtych czasach nie było łatwe, więc spisywało się olbrzymie księgi pochodzenia danego człowieka, od kogo, z kim zmieszany i tak dalej. No w tej chwili jest już to przy badaniach genetycznych znacznie łatwiejsze. Więc oni pilnują tego genu braku empatii. Wszystkie rody królewskie, kapłańskie, te starożytne rody pilnują tego, no bo nie może nadawać się taki przywódca, król powiedzmy, jeśli byłby empatyczny do tego, żeby wywoływać chociażby wojnę. No to może zróbmy inaczej. Wyselekcjonujmy taki gen, czy zestawienie genów empatii i ich zaszczepmy. A później przedstawimy im historię tego, co dokonali. Ciekawy jestem, jak by się wtedy zachowali, jakie byłyby ich przemyślenia. Ponieważ oni uważają, że mogą robić na nas eksperymenty biologiczne, no to co wolno wojewodzie, tak jak było w jednym z tytułów mojego komentarza, to zróbmy to samo. I zobaczmy, może ich ulepszymy. Jeśli już ten chip jest, to on powinien być tak skonstruowany, żeby reagował na dwa elementy. Pierwsze to wyobrażam sobie tak zwaną sensoryczną maseczkę, no bo w tej chwili wprowadzają coś takiego, żeby mieli jakby obowiązek, wychodząc z tej strefy, mieć maseczkę, która by reagowała tak, że poza w strefie mogą ją mogą nie nosić, poza strefą obowiązkowo, czy kto będzie, nie wiem, jakiś tam impuls elektryczny, czy coś innego, to nieważne. I drugi element, który też w tej chwili chcą nam wprowadzić, mianowicie, że jeśli by dotknęli albo byli co najmniej metr od gotówki,
to żeby ten chip reagował na tą gotówkę, również myślę, że nie wiem, spaleniem gotówki albo tak samo jakimś porażeniem prądu. Jak sobie wyobrażasz, czy to byłoby ciekawe dla nich? No, no to było takie, no skoro wprowadzają, to znaczy, że uważają, że to jest bardzo korzystne. Jak ci te rozwiązania podobają? No ciekawa propozycja, ja bym poszedł nawet dalej. Jeżeli ten chip miałby wpłynąć na układy nerwowe szczepionego, to ja bym wymyślił taki program, który blokowałby im umysły po wydostaniu się z jakiejś strzeżonej strefy, żeby nie zarazili nas ponownie swoimi pomysłami, swoją złością i wszystkim, co prezentują, bo okazuje się, że choroby zakaźne to nie tylko drobnoustroje różnego rodzaju, biologiczne i niebiologiczne, albo częściowo biologiczne, to także myśl. Co więcej, myśl jest bardzo żywotna, nie reaguje na trzeciogęstościowe środki ochrony, dezynfekcji. Więc ja bym wymyślił taką dezynfekcję umysłową. I chip musiałby wyłączać im ośrodki pewne ośrodki myślenia, a także mowy, żeby, broń Boże, tym jadem, który mają w sobie, żeby nas nie pozarażali, ani zdrowej społeczności, zdrowej tkanki społecznej. Jak w filmie. Następny. Tak by może. Dobra. Głęboko. Bardzo mi się podoba. Tutaj możemy sobie rzeczywiście, bo to są propozycje do rozważenia. Ja mam taki teraz jakby ślad ekologiczny. W tej chwili jest taka moda na tą ekologię, czyli na to, żebyśmy w konsumpcjonizm nie szli, oraz tak zwany ślad węglowy. Ten chip też powinien liczyć ten ślad węglowy, czyli ile oni produkują, emitują. No skoro mają blisko, no to właściwie jakby zeskanowanie i sprawdzenie, ile tych produktów przez nich jest wyprodukowanych, jest bardzo łatwe. Oraz jeszcze to się liczy tak samo z zakupami i też skoro myślą o tym, żeby był ten ślad węglowy, to ile zużywają tych dóbr na osobę. I teraz też... Bym wprowadził modyfikację, tak, jeszcze jakieś urządzenie pomiarowe do odbytnicze, do produkcji metanu, skoro tak nas ścigają za krowy. Jak najbardziej. Czyli... I to musiałoby być odpowiednich wymiarów jeszcze, żeby poczuli kwestię tej penetracji. To jeśli chodzi właśnie do odbytnicze, jakby... Kawałek szkła. Sposoby, to kwestia jest tak zwanych testów na tego zjadliwego paskudę. Mianowicie wychodząc na dwór, myślę, że za każdym wyjściem należałoby przeprowadzać test wyjścia i test wejścia. Czyli na przykład wychodząc z gardziołka, wracając z dołu, prawda? I teraz... Dla ich bezpieczeństwa byliby, jak to się mówi, pod takim dozorem, żeby przypadkiem szybko zareagować w razie czegoś. To jest chyba też dobry pomysł. No tak, licznik poboru powietrza, no przecież zużywają dobro społeczne. No jak tak można? Nie można tak robić. Teraz tak. Więc absolutnie jestem za. Jeszcze dodatkowo dołożyłbym stygmatyzację jakąś, żeby było wiadomo, że jest to organizm, który podlega badaniom biologicznym, czyli na czole, nie wiem, jakaś, jak kiedyś było w tradycji, szkarłatna litera, czy coś takiego. Nie przesadzałbym z wypalaniem znamion jak gorącym żelazem, bo może nie tak, ale jakiś delikatny tatuaż, tak żeby każdy mógł wiedzieć i odpowiednio utrzymywać dystans społeczny od takiej osoby. Zwłaszcza, że nagraża nam zakażenie ideą. Tak, ale tutaj sama maseczka byłaby takim wyróżnikiem, bo to byłaby, wiesz, no, taki cud techniki, który by wyróżniał ich od razu z daleka w tłumie, by można było łatwo rozpoznać takowego osobnika. No a jak zdejmie, tak jak my zdejmujemy, nie, to co? No wiesz, no może... Musiałoby być jakoś trwale zamontowane.
to są... wiem, zaczepione za zęby przez policzki. Nie... Tak, ale to są sensoryczne maseczki, które są dopasowane do danego osobnika. On tylko i wyłącznie może nie korzystać z nich w czasie posiłku oraz gdy przebywa w czarnej strefie. My mówimy o tym, kiedy on wychodzi w tę strefę zagrożenia. My musimy dbać o te elity, dlatego tak bardzo będziemy pilnować, żeby rygorystycznie wypełniali te ich propozycje, które oni nam narzucają. To ma być elita, wzorzec wzorców i dlatego wszystko, co, o czym nam mówią, sami powinni przetestować dla dobra ogółu, a szczególnie siebie, prawda? Absolutnie, przecież to jest dobre. Tak. I teraz zobacz, jak sprytnie wymyślono, jak oni zaczęli, nawet wiesz, wyprzedzili wyobraźnią ten temat, który rozważamy. Mianowicie wprowadzono wojewódzkie centra izolacyjne, prawda? Bo to w każdym województwie ma być coś takiego. Były te stadiony narodowe. Tak. No. I teraz gdyby takie wojewódzkie centra izolacyjne były też wprowadzone, to załóżmy w tych naszych województwach, te grupy, one, gdyby była jakaś taka sytuacja, no ciężka, no ze zdrowiem, no może się zdarzyć, to w tym momencie takie jedno centrum byłoby przeznaczone dla nich. Co się dzieje, no to nie w tym domu, no bo tam ciężko, to wtedy możemy ich tam gromadzić i wtedy można by znaleźć wolontariuszy, którzy byli ich obsługiwali tak jak na narodowym, prawda? No i mamy jeszcze do tego gotowe obiekty, no bo przecież szpitale psychiatryczne doskonale wręcz wpisują się w kwestie wizerunkowe. Jako, że w jednym z programów żeśmy powiedzieli, że najwyższy odsetek schorzeń czy też patologii jest wśród polityków, no to jest to odpowiednie miejsce, co więcej z doświadczoną, usłużną ekipą zawodowców, którzy w razie jakichś kłopotów przecież udzielą im pomocy medycznej, która stoi na świetnym poziomie dzięki temu, że mamy pandemię. Tak, ja tutaj jeszcze bym dodatkowo włożył element, który w tej chwili dosyć mocno jakby jest rozwijany, mianowicie kwestie bezpieczeństwa oraz informacji, czyli tak zwane kamery Big Brothera. Myślę, że w tych czarnych strefach powinno być poinstalowano dużo takich urządzeń, może za wyjątkiem kilku pomieszczeń, no niespecjalnie chcielibyśmy widzieć, jak tego typu osoby robią różne sprawy, ale generalnie, żeby pokazać narodowi i ludowi, jak w wspaniały sposób funkcjonują te organizmy, to myślę, że taka kwestia dostępu online z życia z wyższych sfer byłaby ciekawa dla ludzi. Wiesz co, ja bym nie rezygnował może z tych pomieszczeń, bo mnie interesuje, jeżeli taki gnój słowny wychodzi z ich ust, to może i cała reszta ich biologii działa na odwrót. Moglibyśmy doświadczyć ciekawej obserwacji. Ale tak, jak najbardziej, monitoring cały czas. I teraz dochodzimy na najważniejsze kwestie, bo wiesz, no niestety to jest kosztowne, żeby utrzymać tych naszych VIP-ów w takim, powiedziałbym, najwyższym stanie, więc wprowadziłbym tak zwaną opłatę covidową, prawda? Czyli skoro musimy o nich zadbać, no to niestety będą musieli to sami zasponsorować, czyli tak zwany podatek covidowy. 50, 60, 70% z tych wynagrodzeń i ta pula byłaby przeznaczona tylko i wyłącznie na ten projekt utrzymania elity w doskonałym stanie i zgodności z dyrektywami, które narzucają nam ciemnemu ludowi. No nawet można by było to nazwać jakoś wdzięcznie COVID-coin. No ja na razie nazwałem to COVID-owe tak zwane. No tak, tak, oczywiście, a ponieważ mają z czego, bo widzisz, popatrz, na przykład planują, co prawda odżegnują się i oddalają te dyskusje na temat podatku katastralnego, od wartości majątku on ma być liczony, a nie od powierzchni, tak jak do tej pory na przykład podatek gruntowy czy od nieruchomości, no to należałoby zliczyć te majętności, które
które oni mają, posługując się w tym także wszystkimi nielegalnymi transakcjami, które można cofnąć za pomocą skargi pauliańskiej. Zachęcam do zapoznania się naszych widzów z tym precedensem. I od tej majętności powinien być uzależniony taki podatek. No to jak już się nachapali dzięki temu, że są na danych stanowiskach, no to dlaczego mieliby nie zapłacić? No tak, tym bardziej to jest robione dla ich dobrach, dla ich dobra, w trosce o to, żeby nam się przypadkiem nie zakazili, żeby pokazali, jak wzorcowo wypełniać te ich wspaniałe pomysły, które mają doprowadzić ludzkość do wyższego poziomu rozwoju. No przecież to robimy z troską jak największą o tym, żeby ta elita czuła się bezpiecznie. No tak, a oni są przekonani, że robią to wszystko w dobrej wierze, że to dlatego, że nasze społeczeństwo jest niezorganizowane, więc oni nas zorganizują. No to odwróćmy sytuację, my ich zorganizujmy. Skoro mówiliśmy o czarnej strefie, to takie byłoby elitarne getta. Tak, bardzo. Bardzo. I teraz... oni by, mało tego, oni by przebywali w swoim własnym towarzystwie cały czas. Znaczy wiesz, z kim... tak, tak. I teraz jest, to, co powiedziałeś, jest bardzo ważną sprawą, bo teraz jest kwestia ostatniego elementu. Bo właściwie mniej więcej zarys tego, jakby to miało funkcjonować i na jakich wzorcach, jakich wspaniałych pomysłach by to bazowało, to mamy. Finansowanie też jakoś w miarę mamy ogarnięte. I została nam kwestia, kto byłby typowany. I tutaj wydaje mi się, że czynnik wyborczy, czyli szara masa, mogłaby wybierać, taki casting robić, kto się kwalifikuje do tej grupy elit. Czy na podstawie, nie wiem, swojej historii, działalności, czyli mamy pewną tam grupę ludzi, którzy zasiadali w różnych budynkach w Warszawie, pełnili różne funkcje i załóżmy w nierządne i oraz spółkowali w różnych spółkach, bo jest tego dużo, prawda? Wydaje mi się, że ja bym dołożył jeszcze do tego tak zwane święte krowy. Mamy dosyć dużo świętych krów w Polsce z takim gwiaździstym sztandarem. Oni mogą dużo więcej. Ja bym też ich zakwalifikował do tej strefy. Może znaleźć jakiś klucz na przykład, pochodzenie. No po co mamy tą genetykę? To by był też dobry pomysł. Chociaż taki system społeczny, żeby stać się osobą zaufania społecznego, bo z automatu stają się wtedy bardzo wiarygodni, więc można by było tak to zakwalifikować. Powiedziałbym, Jacek, zatroskania narodowego. Otóż tak. Więc owszem tak, tylko nie na zasadzie wyborów, tylko może bardziej głosowania takiego konkursowego. Byłoby to znacznie tańsze i prostsze. Czyli SMS-owego? Na przykład. Czyli myślisz... Aha, czyli SMS-owego, czyli na przykład mamy grupę osób, które zakwalifikujemy do domu wielkiego, wielkiej elity, prawda? Oczywiście tutaj jednak poszedłbym w tym kierunku, żeby to były jednak domy rodzinne, prawda? Bo wiesz, no ryba jak zwykle od głowy, więc żeby to cała rodzina się kwalifikowała, czyli głowa rodu, która ma to stanowisko oraz cała otoczka, no bo to jest istotne. Obawiam się, że przybyłoby rozwodów, no ale dobra, nie, jestem nie. Za. Tu, Jacku, jak to się mówi, moment zastany to jest moment zastany. Nie ma czegoś takiego. Oni nam mają pokazać, jak wzorcowo funkcjonują takie grupy społeczności, mikrospołeczności. Przecież, no, robimy to dla was, ciemny ludzie, żebyś zobaczył, podzielimy się tą radością życia i tymi wzorcami, które mamy wam do przekazania. Big Brother wysiada. Sądzę, że reklamodawcy oknami, drzwiami i wszelkimi otworami budowlanymi chcieliby się dostać, żeby być wyświetlonym w takim programie. Przy założeniu tych kamer oczywiście, nie? No tak, wiesz, poza tym zauważ, że najprawdopodobniej osiągnęlibyśmy efekt, przynajmniej dla nas, tego ludu czarnego, czy tego ciemnego, dosyć ciekawy, mianowicie to, że raczej by chyba chcieli być bezmaskowcami niż maskowcami i raczej by przesiadywali bardziej w tych swoich elitarnych gettach. Jak uważasz?
Wiesz co, trudno powiedzieć, no ale ponieważ oni są skrzywieni psychicznie, więc być może poświęciliby się dla sprawy, jakby tylko zobaczyli, że oczko kamery mruga. I wyobrażasz sobie taką sytuację, że podglądamy ich i przełączamy sobie. Tak jak kiedyś była rodzina Osbornów na przykład, no to teraz rodzina Szumowskich, cyk, i tu mamy wszystkie te rzeczy. Widzimy, czy on rzeczywiście te maseczki uważa za zbędne, tak jak w pierwotnej swojej wypowiedzi, zresztą w mainstreamowej telewizji, czy też nie, prawda? A co robi z żoną, a co robi z dziećmi? Później tak, nudzi nam się, przełączamy na rodzinę Kaczyńskich, a tu zoofilia. I tak dalej, nie? I możemy sobie posurfować. Byłoby to bardzo ciekawe doświadczenie. Zresztą ja w ogóle deklarowałem już bardzo dawno temu, że w polityce, znaczy inaczej, w zarządzaniu naszym krajem po odzyskaniu niepodległości, polityka powinna być zabroniona, a ludzie, którzy wchodzą na miejsca polityków, czyli menadżerowie zatrudnieni przez naród, mają stały monitoring w pracy. Od gwizdka do gwizdka i nie wolno im nic zrobić poza kamerami. Żadnych rozmów, żadnych pism, jeżeli pismo, PDF, trach, i transparentność w internecie. I to by było rozwiązanie na, może niedoskonałe, ale jedno z rozwiązań najprostszych do tego, żeby uniknąć później korupcji, załatwiania czegoś pod stołem, bo przychodzi jakiś Lubowicz, Lubawicz, czy jakiś inny szekter i namawia do tego czy owego. No to proszę bardzo, nagranie. I no tak, proszę mówić. No to teraz ogłaszamy referendum internetowe, co na to społeczeństwo. No i na podobieństwo tego powinniśmy to zrobić po prostu, jak najbardziej. Wiesz co, w tym projekcie ta sensoryczna maseczka właściwie odgrywa największą rolę i tu jest też pole na to, żeby się wykazali nasi... Mogę sobie wyobrazić. Żeby, no wiesz co, look, I'm your father, albo coś w tym stylu, może troszeczkę mniej drastyczne, no zgodnie z parametrami, czyli nosek, tylko oczka gdzieś tam zrobione, to już jest kwestia odpowiedniego wyglądu, mamy dużo aranżerów wnętrz i zewnętrz, więc to jest pole do popisu, szczególnie dla naszych programistów. Myślę, że to się da zrobić. Naprawdę Polska to jest no, głów takich otwartych mamy wiele. Przy odpowiedniej zapłacie za ten projekt to znajdzie się wielu chętnych, więc myślę, że to... No, za darmo się znajdzie wielu chętnych. Wiesz, Jacek, dlaczego? Za dobrą robotę jak najbardziej. Teraz wiesz, jeśli ta maseczka będzie miała tutaj kamerę, tutaj będzie od razu online puściała pewne rzeczy, więc on przychodzi, wychodzi, bo oni pełnią funkcję, bo to są osoby funkcyjne, bo mają odpowiednie parametry, albo musimy sprawdzić, jak się zachowują, jeśli są gośćmi u nas, bo oczywiście nie możemy zapomnieć o innych nacjach, a szczególnie o tych nacjach, które no, są wyróżnione, prawda? Więc też fajnie by było zobaczyć, jak oni funkcjonują w tym naszym społeczeństwie. Więc temat jest otwarty. Od no kiedy... to dla takich twórców jeszcze gratis trzeba dorzucić na przykład podgląd z kibla i wtedy by się okazało, kto ma napletek, a kto nie. No wiesz, szczerze nie za bardzo chciałbym to oglądać. Wersja limitowana i tylko dla dorosłych, czyli od 10 roku życia. No tak, ale to jest kwestia, jak aktorzy do tego podejdą, chyba że dostaną podwyżkę i będą po prostu mieli takie pomysły, że jak najbardziej chcieliby sprzedać, bo to wiesz, tutaj też mamy kwestia produktu, bo na dobrą sprawę to jest wytopowanie, ale odgrywanie roli w bardzo oglądalnym spektaklu, kto wie, czy w tych chorych umysłach by się nie zagnieździło i nie byliby chętni na to, żeby pójść dalej. No. Może i tak, może i by byli. No ale to myślę, że zaszczepiliśmy pewien pomysł, rozwinęliśmy jakąś ideę z internetu zaczerpniętą, dołożyliśmy trochę takich elementów, powiedziałbym, surrealistycznych, ale w tym świecie już nie ma surrealizmu, bo wszystko wygląda na to, że najdziwniejsze pomysły się spełniają. Ciężko powiedzieć. Wiesz co, my sobie tak polewamy z tego pomysłu i na luzie zrobiliśmy kawałek programu, ale po odzyskaniu niepodległości trzeba by było się zastanowić, co z tymi ludźmi zrobić. Prawda? No,
No co? No najprościej banicja, no ale... Nie, Jacku, absolutnie nie zgadzam się, dlatego że, jak to się mówi, jest kupę gówna do posprzątania, i to dosłownie, więc szmata czeka i mopik. No widzisz, i właśnie to by było sprawiedliwość i ciekawe doświadczenie, no. Z kolei propozycje bardzo często używane w internecie, żeby ich pozbawiać życia, no absolutnie są dla mnie nie do przyjęcia. Rzeczywiście można by było adoptować ich do pewnych prac. W tym także kwestia rozrywkowa, jak najbardziej też jest to praca. Może i tak, ale to załóżmy jest kwestia na inne referendum i inne rozważania. Ja tak samo jeszcze widzę tą proekologiczną warstwę, czyli sortowanie śmieci, bo to jest, ja na przykład widzę u siebie, jak nieudolnie to jest robione i często, gęsto ludzie nie wiedzą, gdzie to ma trafiać, a taki sortowacz to jest odpowiedzialna praca, można się jej nauczyć. Przecież rozróżnienie pewnych elementów, jeśli się pełniło tak wysokie funkcje, nie stanowi problemu, a mogą to być i stanowiska siedzące, i stojące, więc myślę, że ta elita też by się do tego zdała. Ja się zastanawiam, czy nadaje się do czegokolwiek innego. Ale to już zupełnie inna historia. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzięki. Do widzenia. Na razie.